wszystkich z tej strony tyle. Witam was w grze Farm Together. Tak, moi drodzy, wiem, bardzo dawno nie było, ale kilka dni temu powróciłam troszeczkę do tej gry, dlatego że też był taki event halloweenowy, gdzie sadzimy dynie i możemy zebrać po prostu te dynki, za to możemy dostać jakieś nagrody. No niestety nie miałam aż czasu, żeby bardzo się na tym skupić, ani też pieniędzy, bo niestety z tymi dyniami jest tak, że jakby za nie je sadzimy, płacimy za to, wiadomo, ale jakby pieniędzy nie dostajemy. Jedną nagrodę dostałam, taką przywieszkę dla kotka, dynkę, bo moi drodzy, doszły zwierzęta, doszło tyle rzeczy od ostatniego razu, dlatego stwierdziłam, że przy okazji tego eventu pokażę wam, co nowego doszło, bo naprawdę sporo fajnych rzeczy. I wy to zobaczycie dzień po Halloween, co prawda, ale myślę, że to nie ma większego znaczenia tak naprawdę. Więc może właśnie zaczniemy od tego, co doszło tutaj nowego. Jeśli chodzi o postać, moi drodzy, tak teraz wygląda, zobaczcie. Jest przepiękna mokrówka jako plecaczek. Doszło sporo nowych ubranek, ja mam akurat to, ale jest ich całkiem sporo, zobaczcie. Możemy nawet jako kucharz się ubrać, bo moi drodzy, doszło też gotowanie, tak? Zaraz wam pokażę, co jest mega fajne. No różne, naprawdę tu jakieś kostiumy możemy sobie tworzyć. Tutaj z tych też są bardzo fajne, o, te mi się też bardzo podobają, ale akurat sobie wzięłam takie ogrodniczki różowo-fioletowe. Tutaj jeśli chodzi o twarze, też jakieś doszły. Doszły też dwa DLC chyba, bo jedno mam, ale ja go nie kupowałam. Jakby dostałam chyba za to, że kupiłam wcześniej tę grę, nie mam pojęcia, bo nie kupowałam, a mam. A teraz nie wiem, czy już wyszło, albo wyszło, albo wejdzie jeszcze takie azjatyckie klimaty, słuchajcie, ale tego nie kupowałam. Nowe fryzurki, ja mam właśnie z tego DLC z tym kapelusikiem. Tutaj jest Bez, to są właśnie takie, zobaczcie, fajne warkoczyki. To jest eventu... no, wielkanocnego, ale no powiem wam, że jest całkiem sporo. Tak to chodziłam w tym kwiatuszku, który też jest mega uroczy. Tutaj na czarodziejki z księżyca trochę ta też jest fajna, zobaczcie, taki koczek. No jest ich całkiem sporo. Ja teraz chodzę w tym kapelusiku, bo mi się bardzo podoba. Tak, tutaj mam kolczyki truskawki oczywiście, bo to truskawkowa farma. Ale, o, miałam też właśnie nietoperze na Halloween, jakby nie było. No i plecaczki właśnie, to chyba jest mega fajne. Mam akurat krówkę, bo kotek jest tylko taki, o, ale te są takie fajniejsze. Misie są, kurczaczki, krówki. Ja mam właśnie krówkę, później to jest piesek, innego kotka niestety na razie nie ma. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o postać. Emotki to tam raczej nie będę wam pokazywać. Traktory, tak, mamy nowe. To jest taki... z tego, no, DLC w sumie, może z tego coś weźmiemy. Czy tu będzie coś fajnego, co mi się spodoba? Średnio powiem, uuu, patrzcie, jak na Halloween takie pajęczyny normalnie, powiem wam. A w sumie, weźmy może czaszkę, niech będzie trochę halloweenowo, prawda? W końcu, kurczę. Jeszcze Halloween, no i zwierzęta domowe, zobaczcie, doszły pieski i kotki, ja mam oczywiście czarnego leonka, o, zobaczcie. I tutaj za pierwsze te dynki chyba było albo 300, albo 500, teraz nie pamiętam, do zebrania. Teraz jest 1000 i właśnie zbiorę te 1000 i zobaczymy, co dostanę nowego, bo nie wiem sama. Czekałam specjalnie właśnie, żeby nagrać, taką dynkę dostałam, o, a to jest mój leonek. Białego niestety nie ma, no jest taki, ale no to w ogóle mojego Olafa nie przypomina, a to leonka, ten w sensie kotek leonka jak najbardziej. Ale są i pieski i kotki, co jest mega fajne. No oczywiście możemy im tutaj dopasować obroże, no wiadomo, że jest fioletowa u mnie. No i tu jest ta dynka właśnie za ten event, ale są też jakieś inne rzeczy, zobaczcie, o, jest też nietoperz. No i tutaj oczywiście kolory. Także tak to wygląda, jeśli chodzi... A, no i doszedł pomocnik, moi drodzy. Mamy pomocnika, mam, też wam pokażę. I tutaj możemy sobie dobrać ubrania, a możemy w sumie zrobić... pomarańczową. No i dobrze, tak to wygląda. Teraz wchodzimy już na farmę. Powinna mieć tam chyba lato, bo dynie możemy właśnie, to jest ten problem, tak, super, że możemy sadzić tylko jesienią, niestety. Jeszcze pokażę wam z bliska mojego kucurka. Zobaczcie, czy on nie jest uroczy. No jest piękny po prostu. Także zaczniemy właśnie od zebrania tych dyń. Tak wyglądają, zobaczcie. Są takie, o, piękne, patrzcie, fioletowe, są przepiękne. I tylko wiecie co, jak zbieram, to sobie to odsunę. Zbiorę, bo
Zobaczcie, 936. Już ich nie będę sadzić, bo niestety ten event już się kończy. Dzisiaj. Chyba. Chociaż nie wiem dokładnie. Posadzę coś tam sobie innego. Ale zbiorę, bo jestem mega ciekawa, co dostanę. I jeszcze oczywiście zaraz wam pokażę, co tutaj doszło nowego. Właśnie doszły te domki, które możemy meblować. I dzięki niektórym tam... meblom, powiedzmy. Na przykład jak mamy kuchenkę, to możemy właśnie na niej gotować. Za to dostajemy takie bilety, które mamy tutaj w prawym górnym rogu. Jak widzicie, gdzie jest pora roku. Tutaj są pieniądze, te diamenciki i na samym dole dwa takie bileciki. To właśnie dostajemy z interakcji z tymi przedmiotami w domu. Ale to też zaraz wam pokażę. Tutaj mam zwykłe akurat drinki sobie posadziłam, żeby jakiekolwiek pieniądze mieć, bo strasznie dużo pieniędzy mi poszło na ten event. Bo tak jak mówię, widzicie jak zbieram, pieniędzy nie dostajemy. I co dostałam? Dyniowe latarnie! O, zaraz zobaczę jak wyglądają. Nie wiem co tam dalej można, ale patrzcie, teraz jest 10 tysięcy kolejna. No to już jest lekka przesada, bo to ja nie wiem ile by tutaj trzeba było grać, żeby zdobyć te 10 tysięcy dyń. I ile mieć pieniędzy tak naprawdę, bo widzicie, no pieniędzy się właśnie nie dostaje, a żeby posadzić, niestety trzeba je wydać, dlatego mam ich tak mało, tak naprawdę. Ale to nic, słuchajcie, zaraz zobaczę te dyńki. Tutaj mam te zwykłe, ale one jeszcze, jeszcze nie wyrosły. Pojedziemy na tę drugą stronę, zobaczycie co jest nowego. Albo tu właśnie pokażę wam od razu tego pomocnika, bo on powinien mi tutaj pomóc. Proszę bardzo, to jest mój pomocnik. I zobaczcie. I on normalnie mi zbiera. Patrzcie. I będzie mi teraz wyrywał dyńki. Proszę. Także niech on sobie tutaj działa. W sumie tutaj te kaczuszki mogę ogarnąć. W ogóle ten kot tak fajnie skacze przez te wszystkie... Aha, ty też tu przyszedłeś. Wiesz co, ty mi dyńki pozbieraj, co? Byłoby fajnie. Tutaj ten domek, to za chwilę wam pokażę. Najpierw polecimy na sam koniec. Chociaż te jeszcze sobie zbiorę dynie. I może posadzę zwykłe dynie, one dwa dni rosną, co prawda. Ale tak jak mówię, no na ten event już tutaj nie będę się porywać, bo absolutnie nie zdążę. Więc nie ma to sensu. Jak będzie jesień, to posadzę sobie po prostu zwykłe dynie. O, i tyle. Tak możemy zrobić. Tutaj mam jeszcze drzewka i zaraz wam pokażę ten domek. I tak, moi drodzy, jest kilka rodzajów tych domków, co też wam zaraz w ogóle pokażę, co nowego doszło, jakie zwierzęta i tak dalej. Pierwszy, który postawiłam, to jest właśnie ten tutaj na drzewie, do którego zaraz wejdziemy i jego zaczęłam tutaj meblować. No mebluje się właśnie za te etykiety, które możemy zdobyć dzięki tym interakcjom, ale zobaczcie jak on pięknie wygląda. Pięknie jest ten domek i jego postawiłam pierwszego i właśnie tutaj w nim zaczęłam robić. Proszę bardzo, tak wygląda. Na razie starczyło mi na ściany tylko tutaj i w sypialni, zobaczcie. Takie drewniane, bo ja bym chciała, żeby cały domek taki drewniany był. Jest łóżko. Są jeszcze inne, zaraz wam pokażę. I proszę, niby możemy w nim spać, ale to nic nie daje. I w sumie to jest trochę niefajne, bo myślałam, że będzie tak, że jeżeli my się położymy w tym łóżku, to jakby powiedzmy na przykład czas będzie nam szybciej leciał. Mogliby tak to zrobić, prawda? No ale niestety tak to nie działa. Tutaj jest właśnie jedna z takich rzeczy, sztaluga, na której możemy malować. Proszę bardzo, tak to wygląda. I teraz muszę czekać kolejne 15 minut, przyjść, znowu jakby pomalować, ale myślę, że jeszcze to zdążymy tutaj zrobić. Później możemy to zebrać. Mam też, zobaczcie, pianino, to jest mój ostatni zakup, na którym możemy grać. Teraz zbiorę. Proszę bardzo. I dostałam. O, nowy mamy, odblokowałam. Świetnie, to proszę bardzo, patrzcie. Fajnie to brzmi, co nie? Dobra. Tutaj mam kuchnię, która na razie też tak wygląda, ale też bym chciała, żeby była drewniana i chciałabym zmienić te meble. Zaraz wam pokażę, jak wygląda. Tutaj gotowałam zupkę grzybową. Proszę bardzo. I mamy 10 tiketów, więc zaraz wam pokażę. I co możemy ugotować? Zobaczcie, a tego czemu nie mogę? A, nie mam surowców. Nie mam rybek. W sumie po te rybki moglibyśmy iść, ale zaraz zobaczymy, co najbardziej by mi się tutaj opłacało. No ta zupa grzybowa jest ok, dlatego że za nią dostanę aż 8 tiketów, widzicie? I to jest w sumie najwięcej tak naprawdę. Tutaj dostanę 5, ale jest 15, a tutaj jest 30. Ale dobra, zrobię tą zupę, żebyście zobaczyli, o, jak to wygląda. No i tutaj za 30 minut będę musiała przejść i znowu ją doprawić, powiedzmy. Ale teraz wam pokażę, co my tutaj w ogóle mamy. Zobaczcie, właśnie jest jeszcze to do grania, ten syntezator. Za to też pewnie bym coś tam mogła dostać, ale na razie nie kupię. Jest też nowa kuchenka.
Ale też to zostawię na razie. No i tutaj mamy meble. O, patrzcie, jest ta piękna kanapa. Właśnie chcę tę kanapę, ten fotel, żeby to było, wiecie, w takim klimacie bardziej, że tak powiem. Łóżka są, zobaczcie później dalej. I te meble, no wszystko jest ładne, tylko że to wszystko właśnie te tiketiki takie kosztuje, prawda? O, półki tutaj są jakie ładne, zobaczcie. No te meble kuchenne, te też są ładniejsze, prawda? A tu są takie ciemne też. Tutaj są takie sprzęty. Patrzcie, jaki telewizor też fajny. Jakieś radyjka. Bieżnia nawet, zobaczcie. Fajnie. To są bardziej takie dekoracyjne, właśnie jak okna, dywaniki, ale tego na razie nie biorę, bo chciałabym jak najwięcej mieć tych takich przedmiotów, z których mogę wyciągnąć te etykiety, prawda? Tu jest właśnie ta ściana i taki cały domek bym chciała, żeby był. No i tak się zastanawiam, co kupimy, ale korci mi też ten kominek. Ja chyba bym sobie ten kominek gdzieś tutaj ładnie postawiła. Czy jego by mi się tak dało postawić na rogu? Jak ja bym chciała tak na ukos, chyba się nie da. Słuchajcie. Nie da się. Kurczę, a ja tak chciałam, żeby wiecie, on tak był na rogu, wiecie. Wiecie. No dobra, to na razie niech jest tak, bo to później można sobie przestawić. To z tym akurat nie ma żadnego problemu. Okej. Niestety z nim żadnych interakcji nie ma, ale jest piękny i no. I w sumie jeszcze właśnie ta kanapa i telewizor też mnie korcą. Nie wiem, czy z tym telewizorem na przykład, bo nie było jakiejś interakcji. Niestety został mi teraz tylko ten, no nie jest zbyt ładny, ten był ładniejszy. W sensie, że bardziej by mi tutaj pasował. No nic, wiecie co, na razie to zostawiam. O, no wiem, że to jest domek na drzewie i jest kominek, nie? No ale cóż, mówi się trudno. Tutaj ile mamy? 11 minut. Do tego na pewno jeszcze wrócę. To może później jeszcze uda mi się postawić. Dobrze, moi drodzy, wychodzimy. Zaraz zobaczymy te dynki. No i tak. Tutaj mam właśnie drugi domek. On jest taki malutki, zobaczcie. Tak wygląda z tej strony, proszę. I on działa na takiej samej zasadzie jak ten na drzewie. Z tym, że ma troszeczkę inny układ. Zobaczcie, tak to właśnie wygląda na początku. Jest takie łóżko. I tutaj mamy jeszcze pokój, czy tam kuchnię, i tutaj chyba właśnie jest łazienka, bo też mamy pralki i tak dalej. Także tak wygląda ten domek. No tutaj w nim jeszcze nic nie robiłam, no bo nie mam tych etykietów po prostu. Ale też jest uroczy. Jest jeszcze jeden, ale to zaraz wam pokażę. Tutaj jest ten samochód, a to chyba było. Tutaj mam koniki, mam nową stodołę. Na razie jest tyle, bo koniki są bardzo drogie i karma do nich jest bardzo droga. Ale na pewno chciałam, żeby było tutaj ich więcej. Jeśli chodzi o ten zakątek tutaj, chyba więcej postawiłam. Aha, tu jest taki ten namiocik, tu są moje króliczki. Chyba tutaj nic się nie zmieniło. Tutaj mam nowe drzewka właśnie. I teraz zobaczcie, zrobili, że pod takimi tymi palmami jest piasek. I teraz to tak śmiesznie wygląda, bo to niedawno dopiero wprowadzili, szczerze powiedziawszy. Wcześniej tego nie było, tak naprawdę. Mam silosy. Zbiorę sobie. Ej, nie tak chciałam. A, dynię już mogę posadzić w sumie, także zaraz ją posadzę. Tak, bo ją też latem można. Więc zaraz to zrobimy. Tylko sobie tu wszystko jeszcze pozbieram. Rybki jeszcze właśnie muszę sobie pozbierać. I jeszcze wam pokażę oczywiście, jakie doszły te nowe zwierzęta, właśnie nowe drzewa, bo troszeczkę tego doszło. Tutaj mam właśnie wszystkie palmy i tak dalej. Także tak to wygląda, właśnie musiałabym zatankować mój traktor. Tankuj. Zaraz jeszcze zobaczę, jak tam mój pracownik sobie radzi. Czy mi tam pozbierał już, czy nie. Fajna sprawa. Jeśli chodzi tu o krowy, to właśnie zrobiłam tak, że mam tu je pomieszane tak trochę. Stój, bo tu nie zebrałam. Więc jakby nie robiłam nowej zagrody, tylko po prostu jak doszła nowa na przykład, to ojej, co wy tu robicie? Jedną zabrałam, a dostawiłam nową, tak samo jak tu świnki, widzicie. Mam to tak trochę jakby pomieszane. To jeszcze zbiorę. A, jeszcze są właśnie osiołki, a to widzicie, zaraz wam jeszcze pokażę. No, powiem wam, że naprawdę jest tego... Stój, wróć. Jest tego całkiem sporo. Doszły też różne dziwne rzeczy, typu boiska, jakieś piłki. Ja akurat to mi się nie podoba, bo to mi tutaj do farmy nie pasuje, ale to jest też fajna sprawa. Ja nie chciałam tak. Bo tutaj można sobie zrobić naprawdę całe miasteczka i wtedy takie rzeczy są naprawdę fajne. Zresztą zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Tylko jeszcze ogarnę sobie właśnie tutaj i te rybki.
No i generalnie tutaj jest co robić cały czas, tak? Bo jak się te pory roku zmieniają, no to wiadomo, że zawsze coś tam jest nowego do zbierania, także nudzić się nie można, choć jest to oczywiście takie powtarzalne troszeczkę, ale ja bardzo lubię tę grę. Teraz patrzcie na mojego kota, nie? Patrzcie. Halo? Leon? 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 O, jest! Patrzcie na niego. Skacze za mną. Nie wiem, czy wy go tam widzicie, bo jest ciemno. Ale on skacze za mną i to tak śmiesznie wygląda. No, chodź. O, skoczył. Nie utopi się na szczęście. Nie martwcie się o niego. Tak, rybki też doszły nowe. Nie pamiętam właśnie na jakim etapie to było, jak nagrywałam, ale ja nagrywałam bardzo dawno temu, więc na pewno jest ich tutaj sporo nowych. Już zobaczcie, prawie do końca jest ten ciąg tutaj tych rybek. Później zrobię dalej naokoło, jakby co. Zresztą zaraz wam pokażę. O, tak, tu widać sobie, że skacze za mną. Śmieszne to. Dobra, dojdziemy do końca. Tu teraz miałam właśnie te... małże. To były przedostatnie. I to są ostatnie, które... których jeszcze nie zbierałam, bo to były najnowsze, że tak powiem. No i później je jeszcze pociągnę sobie tutaj dalej, wiecie o co chodzi. Właściwie to mogłabym już sobie tutaj te dyniki posadzić tak naprawdę. Myślę, że dynię sobie posadzę. Bo, tak jak mówię, ten event, no... Właśnie, muszę zobaczyć tę nagrodę, którą dostałam. Zaraz zobaczymy. No i przy okazji pokażę wam też, co doszło nowego. Tylko sobie tu jeszcze podleję, bo później... zapomnę. Oczywiście. Tak, Leonek zawsze za mną biega po całym polu. Idę jeszcze zobaczę, wiecie co? Jak ten mój pracownik tam sobie radzi. Czy mi to zebrał, czy nie. I ich możemy postawić sobie oczywiście... Jak to nie ma? Jest jesień. Możemy ich sobie więcej postawić. Tylko, że to też jest dość drogie. Może tak. O, jak już tu jestem, to sobie jeszcze tutaj zbiorę. No i tak w kółko, wiecie, możemy sobie zbierać tak naprawdę wszystko. Tu jeszcze zostało jedno, dobra. Idę zobaczyć, pokaż. O matko. Słucham! Patrzcie, co się stało. Czekajcie, ej, no nie mówcie. Słuchajcie, weszłam, ale dobra, jest okej, bo jest jesień. Dobrze, zapisało się. Boże, bo myślałam, że już nic się nie zapisze, nie? To było dziwne. Wiecie co, tu mi z tymi dynkami mu tutaj pomogę. Zresztą nie wiem, czy on tutaj obejmuje mi, bo on ma taki, wiecie, zasięg, zaraz wam zresztą pokażę. Ale tutaj mu z tym pomogę. No, ale widzicie, dzielnie sobie pracuje, także fajnie. Boże, co on jakieś takie przyspieszenie dostał, widzieliście to? Wow. Ciekawe, powiem wam. O, tutaj mam jeszcze, zobaczcie, baranki, osiołki i lamy. Proszę, tu jest owca właśnie, tu są lamy i jeszcze są osiołki. Także fajnie to wygląda. Dobra, wiecie co? A, wiem co jeszcze chciałam zobaczyć. Może tu spróbuję postawić te dynki, żebyśmy wszyscy widzieli. I wchodzimy oczywiście w co nowego doszło. Więc tak, to są właśnie te dynie. No jeśli chodzi o tutaj owoce czy warzywa, no to pewnie tutaj doszło coś nowego, ale nie pamiętam co, odkąd wy widzieliście. Zresztą z każdą porą roku to możemy sadzić coś innego. Jeśli chodzi o drzewa, to właśnie jest daktylowiec, papaja, tamaryndowiec indyjski, oliwki, a resztę chyba już widzieliście wcześniej, tak mi się wydaje. Jeszcze jak widzicie, nie mam wszystkiego odblokowanego. O, no i tutaj mamy zwierzątka, więc generalnie jeśli chodzi o jakby nowy rodzaj, no to właśnie nie wiem, czy wy chyba nie widzieliście tych lam, mi się wydaje, osiołków, tych owiec. A tak to generalnie, wiecie, dochodzą po prostu z tych, co były, tylko one są droższe, wiadomo. Jakby nowa rasa, o tu na przykład jest ta krowa, zobaczcie, za 14 tysięcy, wiecie.
po prostu jakby droższe zwierzęta, tak? No i tutaj są rybki, proszę bardzo, tyle ich jest, w ogóle są takie śmieszne, śmiesznie wyglądają. Nowe kwiatuszki, które są też bardzo ładne. I tutaj, proszę bardzo, jest też taki nowy domek. Mogłabym go teraz postawić, ale no na razie go stawiać nie będę, dlatego że mam jeszcze tamten, ten malutki, a i tak mebluję ten na drzewie, więc na razie go sobie daruję, ale jest jeszcze właśnie taki. To jest właśnie ten nasz pomocnik, proszę bardzo, tak to wygląda. No i musimy mu płacić 2 etykiety, jak widzicie, więc to jest też dość drogie. Tutaj z nowych rzeczy, tak, ta stodoła doszła. To stoisko, ten stragan, ten samochód chyba też, nie wiem czy wy widzieliście, sklep z prezentami, no zresztą sami możecie sobie tutaj przejrzeć co nowego doszło. Ja generalnie wszystkie te rzeczy gdzieś tam mam na mapie, wszystkie, poza tym domkiem i tego chyba nie mam. Karmik dla zwierząt, ale to kosztuje 4, na razie tego nie kupuję. Tutaj to są te ozdoby, więc tutaj też doszło parę nowych rzeczy, ale to właśnie sobie sami zobaczcie. O, na przykład widzicie, jest ta bramka z piłką, jakiś tu statek, takie rzeczy, to jest tego eventu, wiecie, wielkanocnego, jakaś budka z hot dogami. O, tu są trybuny też, właśnie można sobie coś takiego zbudować, ale jakoś generalnie, no, nie do końca moje klimaty. No jakieś nowe ogrodzenia. O! I tutaj są te dynki. A, to jest na takiej zasadzie. Czekajcie. Ale oczywiście, no, postawię najwyżej, sobie później przeniosę. To akurat teraz nie ma znaczenia. Jakie fajne, zobaczcie. Tu postawimy, żeby nam później ładnie świeciły. O! Fajne te dynie. Super. No szkoda, kurczę, że to aż tyle trzeba zbierać, powiem wam szczerze. Bo naprawdę teraz 10 tysięcy to jest mega dużo, nie wiem co tam dalej jest do odblokowania. Jeżeli wygracie i wiecie, to dajcie mi znać co tam dalej było. W sumie chętnie zobaczę. O, tu chyba już nie objęło tych 3 drzew. O, on mi to będzie podlewał teraz, świetnie, cieszę się. No to podlej sobie w sumie. A ja zbiorę to. No. Dobra. Jeszcze wam pokażę ten zasięg jego. O, widzicie? A, czyli na te tutaj już nie obejmuję. No dobra, to tutaj bym musiała jeszcze podlać, widzę. Tego ostatniego pola. Musiałam go może troszeczkę przestawić, ale wiecie co, jego tak postawiłam na początku, bo do końca nie wiedziałam o co z nim chodzi, jak to wygląda, wiecie? No, tu już sobie możesz podlać. Ale to wszystko na szczęście na tej farmie da się przestawić. Jadę jeszcze tutaj do naszego domku, bo zobaczę czy będę mogła tam jeszcze ogarnąć sobie, ile tam czasu zostało, zaraz zobaczymy. Dobra. No, 29 poziom, tak, możemy tutaj już coś zrobić. Zawsze właśnie taki rysik się pokazuje, proszę. O, no i pięknie, no i jeszcze jest kolejne 15, no ale oczywiście, jak ona jeszcze chyba będzie raz, z tego co widzę, no to znowu dostaniemy etykiecik i tak dalej. Także fajna sprawa tak naprawdę i no generalnie najlepiej byłoby się na początku skupić, żeby właśnie jak najwięcej tych rzeczy postawić, wiecie, z których mamy te etykiety. I jeżeli wy wiecie, które dokładnie to są, to dajcie mi znać, bo ja nie do końca właśnie wiem. No wiem, że tu właśnie kuchenka, podejrzewam, że tutaj z tego dogrania też będzie. Tylko, że to jakoś mi tak nie pasuje tu klimatem. No tutaj z mebli na pewno. O, jest kanapa. Kurczę, a ten telewizor? Ile było za ten telewizor? 7. Bo ciekawe jestem, czy z nim nie ma jakiejś interakcji. Na razie zostawię w sumie. Ale jeśli wy wiecie, no to dajcie mi znać, z których tych rzeczy możemy dostać właśnie te takie bileciki, za które możemy kupić kolejne rzeczy. Także powiem wam, że gra naprawdę cały czas ma aktualizację. Widać, że cały czas się rozwija, cały czas nad nią pracują i teoretycznie, wiecie, taka gierka dla dzieci, no bo taka ta grafika też jest, prawda? Ale generalnie ja bardzo ją lubię i lubię sobie czasami wejść, po prostu się zrelaksować, poklikać, pojeździć sobie po farmie moim pięknym fioletowym traktorkiem i pozbierać sobie roślinki, bo powiem wam, że gdy ja byłam właśnie mała, to
Uwielbiałam właśnie gry, wszelkie gry typu właśnie farma, gdzie się zbierało różne rzeczy. I pomimo, że teraz już jestem dorosła, no i nie najmłodsza, nie ukrywajmy, nadal lubię, ale tak po prostu, wiecie, żeby się zrelaksować. Także myślę, moi drodzy, że ja powoli tu też będę kończyć. Chciałam właśnie wam pokazać, co nowego doszło. Chciałam też zobaczyć, jaką nagrodę dostanę za te moje dynie. No fajne te dynie. Jestem w sumie ciekawa, co tam dalej jest tak naprawdę. Zresztą pewnie gdzieś to jest napisane, więc jak coś to sobie znajdę. Ale jeśli wiecie, to oczywiście dajcie mi znać. No i tak jak widzicie, tutaj cały czas jest co robić, bo gdy zmienia się pora roku, to wiadomo, że coś tam nowego jest do zebrania. No i tak w kółko. Ja jeszcze właśnie tutaj sobie posadzę te moje dyńki, bo później zapomnę, oczywiście. Ale z wami będę się już żegnać. Oczywiście dajcie znać, czy podobają wam się tutaj te wszystkie nowe rzeczy, które doszły i czy pogrywacie. I czy spędziliście, czy obchodziliście Halloween. Dzisiaj pewnie jesteście na grobach na Wszystkich Świętych, bo ja generalnie, wiecie, tutaj nic do jakiejś wiary nie mam, tak dalej, zresztą nawet nie chcę mówić na ten temat, nie o to chodzi, ale mnie generalnie Halloween się podoba, co też nie znaczy, że przez to, że ja na przykład lubię Halloween, nie mogę pójść na groby, prawda? Wiecie, o co chodzi, przynajmniej ja tak uważam. Ale dobrze, kochani, żegnam się z wami, życzę wam miłego dnia, bo dziś macie wolne. No i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa, pa!